Witam, witam, witam! Kingdom Come Deliverance! 13 odcinek. Kontynuujemy naszą przygodę Henryka, asasyna. Deszcz pada i mamy odnaleźć w Sazawie, tak? Tutaj w tej klasztornej dzielnicy mamy odnaleźć jakichś tam bandziorków. Trochę robiłem poboczniaków poza odcinkiem, nawet całkiem sporo. Tutaj był taki młynarz. Miałem do tego młyna podjechać i tam się zapytać coś a propos tego wątku głównego, co nie? Bo to był wątek główny, że szukamy jakichś takich ludzi, podejrzanych typów, którzy werbują rycerzy, do takiej jakby armii. I musimy odnaleźć po prostu tą główną siedzibę zła. I tutaj robiłem kłościki dla młynarza. On też coś powinien wiedzieć a propos tego. I przez przypadek tam kliknąłem, bo tam robiłem jakieś poboczne questy, kradłem dla niego różne rzeczy tutaj w Sazawie. Potem jak wróciłem, no to kliknęło mi się i on mi powiedział, że mam pójść tam chyba o 12 w nocy tutaj do kościoła i się zacząć modlić. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to się spotkam z jakimś takim złym, co mnie zaprowadzi do tej jakiejś armii. Ale tutaj jeszcze jest jakiś gościu, jakiś Tomasz, który sobie leży i jest ranny i też by mi coś powiedział. Znalazłem wszystkie takie odłamki takiego miecza królowej Saby. Ojejku, troszkę mi klatkuje, bo przed chwilą dopiero co włączyłem tą grę. I w ogóle ten odcinek jest pierwszym odcinkiem, który nagrywam po kupnie nowej karty graficznej. Właśnie zmieniłem sobie RX-a? Nie, jak to było? Chyba RX-a. No nie wiem, wiecie, takiego zwykłego 1070, czy tam 1000, znaczy 1070 zamieniłem na RTX-a 4070 Super, czy tam 4070 Super. No i teraz właśnie mam pierwszą grę, którą gram, mam ustawiony na full detale, wszystko na ultra, bo do tej pory grałem na bardzo wysokich, a w tym odcinku już sobie ustawiłem na ultra jeszcze, na dotek deszcz pada. Siódme soki wypalam z tej karty graficznej. Widzę trochę różnicę. Oj, tutaj to mi bardzo sklatkowało, teraz jak wjechałem do tego klasztoru. Może dlatego, że jest deszcz, a może dlatego, że przesadziłem z tą kartą, z tą grafiką? No nie wiem, nie powinno być tak, że ja przesadziłem. Po kupie nowej karty graficznej wszystko powinno działać. Dobra, gdzieś tutaj, wśród tych rannych, tu chyba leżał jakiś Tomasz. Nie, Maciej, brat Eliasz. O, tego, ten Tomek coś powinien wiedzieć a propos jakichś złych bandziorków. Co my chcesz? W ogóle jeszcze jest coś takiego, że zainstalowałem sobie takie Nvidia Broadcast, które mi oczyszcza dźwięki z mikrofonu i trochę może być mi inaczej słychać, bo teraz jest coś takiego, że uwaga, teraz będę walił otwartą dłonią w stół i teraz walę cały czas otwartą dłonią w stół i powinno być tam bardziej jakoś wyciszone powinno być i tak będzie tak jakby trochę zniekształcony mój głos, albo na przykład spykam palcami i nie powinno być za bardzo słychać, więc teraz trochę lepiej będę miał takie fajne odszumianie w końcu. Właśnie teraz jakieś dźwięki talerzy usłyszałem z kuchni i prawdopodobnie nie ma tego na mikrofonie, ale zobaczymy, to jest pierwszy eksperymentalny, testowy filmik, gdzie sobie testujemy nową kartę graficzną. I jej funkcje. Teraz, kiedy już ci lepiej, pozwól, że spytam, wiesz coś o werbownikach w Sazawie? Nie, lepsi. To víš, že je, chlapče. Za to jsem ti opravdu vděčný. Ještě chvíli a zas budu moct vyběhnout do lesů a... No, seš moc hodnej, že ses na mě přišel podívat. Popravdě nepřišel jsem jenom tak. Co potřebuješ? Tak, možná, že přesunul obraz. Lidi, co se nebojí a mají rádi stříbro. Je tohle. S tím ti můžu poradit. Nedávno přestali chodit do hospody a místo toho chodí do kostela. Kostele se spotkají. Jo, je to tak. Kostel je v noci zamčený. Ale pokud tam uvidíš světlo, dveře budou do kořán. Jdi tam, pomodli se a počkej. Jen tak? Bez přímluvy? To, že víš, tohle je už dost velká přímluva. A oni si tě dobře prohlídnou, jestli stojí za to. To se neboj. Děkuju ti. Musíme si přece pomáhat a ty se o mě postaral. Tak co bych ti nepomohl? Bůh s tebou. Ładnie mi pomógł ten Tomasz. To samo powiedział co tamten ludzik, drugi ten młynarz. Czy jest to ktoś, co ma imię? Bo ja chyba jeszcze nie skończyłem tego questa. Przecież ja już ze wszystkimi pogadałem. Zachránil jsi mě. Ani nevíš, jak... A, jeszcze mi nie podziękował. Boże, zas tak moc udělal svíc, než...
Bohužel nemám peníze, ale můžu tě prozradit? Jaký sekret chci mít? Jak mi se zase se pracujeme v těň? Aha, dobro. Bo tutaj miałem jakiegoś takiego poboczniaka, czy tej Johance coś tam pomagałem. W ogóle poza odcinkiem też pojechałem, mięso przywiozłem tutaj dla niej. 100 sztuk takiego mięsa dziczyzny. Ale widzę, że nie mogę z nią pogadać, bo miałem też pozałatwiać tutaj sprawę z tymi leżącymi, rannymi. Ale nie bardzo. Chyba mam coś źle w ustawieniach ustawione, bo powinienem mieć, wiecie, chyba encoder mam jakiś taki zły. Możliwe, że mi z procesora teraz, się nagrywa. Bo ja teraz mam jakby i nagrywanie, i streamowanie w razie czego. Co tutaj mamy? Zdobądź sarnię nerki. A, bo tam też jakieś mięso jemu przyniosłem, a potem on chciał jakieś nerki, ale już nerek to ja ci nie wyczaruję, kolego. Niestety. To odpada, ratajski turniej. O, miecz królowej Saby. Przyniosłem mu wszystkie elementy temu gościowi i możliwe, że już ten... Nawet się coś tam sprawdźcie. A, i tym znalazłem w końcu w ledeczku miejsce w tym... Bo tu wszedłem w tego questa i było pokazane właśnie to w ledeczku. W ledeczku też miałem karę więzienia, to sobie już odbębniłem, bo tam za każdym razem musiałem uciekać z ledeczka. Tego nie poruszyłem ze skalicy Dom Boży. Porozmawiaj z mistrzem o wypadku. What? Było coś takiego? Nie wiem, to sobie poza odcinkiem gdzieś tam zrobię. Skryba jest jeszcze niezałatwiony. Dobra. Jedziemy po ten miecz na razie. A później zrobimy nockę. I w nocy pojedziemy do tego klasztoru. Kurde, tylko żeby wszystko działało, bo ja teraz... Bo mogę jakieś questów narobić, zrobić dużo fabułki, a potem się okaże, że cały ten odcinek będzie do śmietnika, bo coś te ustawienia są źle ustawione albo coś. W ogóle tam za bardzo w OBS-ie nie grzebałem, tylko tak sobie na szybciocha podpiąłem tylko tą kartę graficzną, zobaczyłem, czy się nie spalił, nie płonie, bo widziałem takie filmiki, bo tutaj taka trochę inna wtyczka jest, jak macie zasilacz od komputera i są takie dwa kabelki, które się wpina do karty graficznej, takie zasilające, to tutaj jest jeszcze taka jedna wiązka, przez którą dopiero przechodzi i w takim jedną wtyczkę dopiero się łączy. I ta wtyczka potrafiła się spalać ludziom, jak źle podpięli, ja tak 10 razy tak dociskałem, żeby aby na pewno dobrze stykało, żeby mi się komputer nie spalił. Dobra, czy już jest gotowy mój miecz? Chyba nie minęło takie równe 24 godziny. Przekułeś ten miecz? Nie, wróć później. On chyba gdzieś w południe mu przywiozłem. Dobra, zrobimy gdzieś tak mniej więcej wieczór, bo i tak do nocy muszę czekać. Oczywiście moje ulubione, zegar słoneczny w Kingdom Come. Dawaj. O, a teraz będę klaskał. Czy będzie słychać to klaskanie na mikrofonie? Albo cpykać, albo stukać dłońmi o stół. Powinno mi to wszystko oczyszczać. Teraz takie fajne oczyszczanie dźwięku. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jak to fajnie działa. Jakoś Nvidia Voice albo Nvidia Broadcast. Możecie sobie zobaczyć taki ten cały system Nvidia, jaki jest fajny, odszumiający mikrofon. Ja pewnie tam oczywiście wszystko źle popsułem i źle ustawiłem i źle skalibrowałem, ale mniejsza o to, byleby tylko tak się rzuciłem od razu. Podpiąłem komputer, mam wolny czas, no to lecimy i nagrywamy. Cześć kolego, czy ja stoję koło ciebie, czy znowu gdzieś zawędrowałem? Przekułeś ten miecz. Już masz ten miecz? To sypisz. Oczywiście. A? Úžasný. Úplně tu moc cítím. Myslím, že je to mý životní dílo. Nic lepšího už asi nikdy nevyrobím. Nechceš ho koupit? Ty kupíš, oddávaj mi zadarmo. Čemu chceš go sprzedať? Mogę go vypróbovať? Kupię ten mieč od ciebie. Čemu chceš go sprzedať? Koupit? Já, že po něm toužíš. Jasně, ale teď, když ho mám, mi přijde škoda, aby tady jen tak ležel. S takovým mečem může někdo dokázat velké věci, ale já nejsem válečník. Já nejsem válečný o tom meču. Že jakýž to je magický meč. Dobra. Nepodobá mi se, že já musím do tebe koupit. Na pewno bude nejdražší? Ne. Meč Królowej Saby. Navíc ta buława je dražší než ten meč Saby. Długi miecz, legendarny długi miecz królowej z Saby, przekuty w którymś tam roku przez cezowskiego kowala. Ozdobna buława, bla bla bla. Aż tak drogo? Szkoda mi tych pieniędzy, ale po całej mapie biegałem, on chyba ma najwięcej damage'u w grze. Patrzcie tutaj po damage'u. Chociaż ja mam... Chwila, a jak wygląda moja broń? Ja mam takie rządu, ja mam prawie 80 damage'u.
Ale złom ten miecz królowej Saby. Dobra, kupuję, byleby tylko mieć tego questa zaliczonego. Boś niegodny noszenia tego. Ja mam chyba jakimś najlepszym miecz, że gdzieś mi z jakiegoś, gdzieś ukradłem, w którymś mieście to ukradłem, później z jakiegoś bandyty mi wyleciał ten mieczek, co go mam. I on jest takim mieczem lekkim. I na zręczność on jest. I ma największy damage, taki kuty chyba w całej grze. Dobra, niewiele mi obtaniłeś, kolego. No dobrze. No dobrze. Pokaż mi ten miecz. To ja mam fajne żądełko tutaj królowej Seby. Sebiksa. Pokaż mi ten miecz. To jest miecz dwuręczny. Ty, a czemu ja go w jednej ręce trzymam, jak on jest dwuręczny? Teraz widzę, że taką rękojeść ma trochę taką zakrzywioną, nie? Chyba tak. Tak nie będę walczył dwuręcznym mieczem. To jest bez sensu, nie? Mam miecz dwuręczny, a mam pochodnie. Chwila, jak pochodnie... No i tak jedną ręką wywiję. Heniu, no co ty robisz? To jest przecież... Chyba, że zdejmiemy, bo może się coś zbagowało i założymy jeszcze raz. Masz miecz dwuręczny i jedną ręką nim machasz. A to jest dwuręczny? No miecz długi. No to powinien być dwuręczny, nie? Nie wiem, ja na swoje żądełko wracam. Bo tutaj to mamy jeszcze lepsze takie, wiecie... ciętą mamy trochę lepszą. Ja tutaj bardzo mało mam wciętej, ale kłutam. To moje żądło to jest, że wiecie, biegniemy we wroga i go tak kujemy. Takim kujacem biegniemy i cały czas próbujemy dźgnąć, a to jest najmocniejsze. Jak się gra... Wygraj turniej. Fuck you. Nie chcę mi się wygrywać żadnych turniejów w Rataliach, za daleko tam jest. Konik. Nie będę przecież biegł przez całe miasto. Jak jakiś peasant. Nie wiem, nie opłacało mi się tego miecza w ogóle składać. Jeżeli bym walczył na miecze dwuręczne, to tak. A zaraz, on jest w ogóle pod siłę, czy pod co on jest? Wszystkie są chyba pod ten. Pod siłę. No patrzcie, no ja mam takie fajne pod zręczność. Bardzo duży damage jeszcze pod zręczność jest. Dobra, w środku nocy mam tu przybyć. Jest zadanie przybyć w środku nocy do kościoła. Jakiś chleb kradziony mam. Czy jestem głodny? Trochę jest, Heniu, głodny. I boczusia sobie kupiłem. No w sumie mógłbym i teraz tutaj wejść. A tu nie będzie jakiejś wojny? Bo tu dzwony biją. Chyba wolno tu wchodzić. Mogę cię okraść, kolego? I... ciach. Marchewka, trochę pieniędzy. Dobra, do widzenia. No to może czekajmy tutaj, chyba że na zewnątrz poczekam. Tu gdzieś sobie usniemy w krzakach, bo nie wiadomo co się może wydarzyć. O, aż mi się przyczajony kameleon aktywował. W środku nocy. W środku nocy mam przybyć tutaj na spotkanie. Że jeżeli będzie w środku nocy, jeżeli będą się świeciły światła w tym kościółku, to czyli, że ktoś tam czeka, jakiś werbownik czeka na werbowanie ludzi. Ale zaraz, bo to pewnie będę musiał na górę wejść. Tam jest tak jakieś wejście na górę, na taki balkon. No nie wiem. Nie pamiętam tego questa. O, i teraz tak wielkie ciężarówki przejeżdżają i hałasują za oknem, bo wcześniej to był taki rosnący dźwięk, a potem opadający, że przejeżdżał jakiś pojazd. Albo jakiś traktor przejeżdżał. Teraz już nic nie będzie słychać przy tym nowym moim odszumianiu. Dibie, jest środek nocy. Świecą się światła tu w środku. Coś tam się świeci. A tutaj chyba się dałeś, nie? A, że miałem się tutaj usiąść i, znaczy, kulęknąć i modlić się, aż ktoś przyjdzie. Tak, ty jsi nás hledal, jo? Co pak nám chceš? Jeżeli będziemy walczyć, to troszkę przypał. Nie jestem za bardzo gotowy. Co se nebojí ušpinit si ruce. Vážně? A kde jsi to zaslech? Po hospodách. Řeči se vedou. No, to je hezký. Ale v hospodě a tak ti nikdo neřekl, že máš jít sem a tady čekat, že jo? Tak pěkně vyklop, kdo ti to řekl? Mlinář. Pomohl jsem mu se kšeftem a když jsem se ptal na další, řekl mi o vás. Aha, tenhle ten. No,
tak pro jeho vlastní dobro doufám, že bude spokojený. Jinak se mu na ten mlejn mrkne pěkně zblízka. Nebojte, nesklamu vás. Řeči si nech od cesty. Máme pro tebe přichystanou zkoušku. No a uvidíme, jak si s ní poradíš. Jakou? Nic složitýho. Dřív jsme brali každýho, kdo vypadal, že si neuřízne hlavu. Ale to už nejde. Teď se k nám přidáš, leda pokud splníš, co ti řekne. A co? Ukrást něco? Ale ne, nic krást nemusíš. Jestli se k nám chceš přidat, musíš zabít svatýho. Żeby się przyłączyć do jej grupy, muszę kogoś zabić, jakiegoś świętoszka. Czemu chcecie jego śmierci? Muszę go najpierw odnaleźć. Musim ho i najít? Hledat ho nemusíš. Víme totiž, kde je. Tak proč jste ho nezabili vy? Je to dobrá zkouška. Schovává se totiž... A, to ten quest klaštorný. Mezi pacholkama? Dostat se tam není těžký. Ale prd. To už by byl dávno zamordovaný. On je v té... klauzíře, či co? Ale tam můžou jen mniši. Jen mniši a svatý. On je to totiž študovaný grázl. Měl z něj být farář. On nějak se nevyved. O nie, to jest ten wątek. Niektórzy tego nie lubią okropnie, że wiecie, że trzeba wejść do klasztoru. Okej, to zaczynamy klasztor. Fajnie. Kto jest svatý? Mi się podoba ta część z klasztorem. To není tvoje starost. Ale klidně ti to povím, protože je to poučný příběh. Svatý byl náš kumpán, jenže to posral. Co? Něco ukrad? Jo, to taky. Ukrad prachy, utek pryč, pár kluků kvůli tomu chcíplo. Je to špinavý zrádce. Až bude mrtvej, tak se k nám můžeš přidat. Dobra, že mám vejšť sníky do klasztoru. Wytropić go, ale to pamiętam, to tyle dni się siedzi w tym klasztorze, tam co czas dzień za dniem leci jakieś rutyny są takie w tym klasztorze. Jak wygląda świętoszek? Jak svatýho poznám? Poznáš ho podle toho, že tam kromě tebe bude jedinej novej. A když ich bude víc, jak vypadá? Normálně. Chodil vždycky dobře oblíkanej a měl takovou fešáckou kutlu. Jo, jenže dostane kutnu a nůž mu seberou. No, tak to si asi budete muset udělat moc hezký večer. Nějak ho ukecat. Třeba ho opít. A pak kápne božskou. Opít? V klášteře? Jasný. Tam mají určitě spoustu vína a pochybuju, že naraz přestal pít, že jo. To powinno być proste, wytropienie tego świętoszka w klasztorze, bo przed chwilą powiedział, że on ma taki jakiś zdobiony ten sztylecik gdzieś w kieszeni. Czyli wystarczy, że do każdego podchodzić od tyłu, co nie? Zaglądać mu po kieszonkach. Jak będzie miał sztylecik, to mu ukradnę i tym jego własnym sztyletem go dźgnę w plecy i wychodzimy z klasztoru. No, w sumie nie musiałbym nawet całego tego wątku robić klasztornego, tylko mógłbym tylko wpaść, przejrzeć wszystkim kieszenie, dźgnąć tego, co trzeba i od razu wyskoczyć z tego pomieszczenia. Z tego całego klasztoru. Nawet nie muszę tak, wiecie, tak idealnie całego tego cyklu przechodzić. Wystarczy, że znajdę gościa, który ma sztylet w kieszeni. Chyba, że to nie będzie takie proste. Dobra, jak się dostanę do klauzury? A ja se tam mam dostać jak? Wsiak wono ci nieco napadne. Trzeba tam wede tajná cesta, nebo nieco? Prej tam mají jeskyni svatýho Prokopa, či koho? Tam může víst někam ven? A nemáš nějaký jiný nápad než tajný stezky? No... Je pravda, že se tu po hospodách potlouká nějaký kluk, co má do kláštera nastoupit. Třeba ti s tím nějak pomůže. Uvidíš, zkus se ho zeptat. A když nebude nápomocný, tak ho něčím přetáhni a seber mu něco. Glejt třeba. Něco, čím se budeš moc prokázat jako on. Jsi jakýž gostek v karčmě, který může mít jakýž ten podstawowy ekwipunek do przystąpienia do klasztoru. Zaprosiłeś kogoś w klasztorze? To śmiertelny grzech. Nie no, tak nie powiem. My musimy z tymi bandziorami rozmawiać po bandziorsku, żebyśmy się, wiecie... Żeby nam zaufali. To za dużo, nie chcę brać tym udziału. Nie macie innego zadania? Inna skouška není. Ne, teď już scháníme jenom ty nejdrsnější rabiáty a tohle je to nejtěžší. Co jim můžem dát za úkol? A kolik už jich to zkoušelo? Zatím jen pár. Jak dopadli?
Pověsili je? Jen ten první. Ostatní vzali roha. Asi jim nebyli dost drsní. Hej, to jest ciekawe, nie? Bo już jednego questa popsuliśmy w tej grze i gra się dalej toczyła. Więc prawdopodobnie dochodzę do takiego wniosku, że jeżeli bym teraz odmówił tym ludziom, oni się rzucą na mnie do ataku, tylko że tam też jeszcze snajper na mnie celuje. Chyba, że będzie jakaś cutscenka, że po prostu przegrałem walkę, nie? Bo jeżeli będę mógł podjąć z nimi walkę, może mają jakiś list przy sobie albo coś. Ciekawe by to było, bo moglibyśmy ominąć ten cały klasztor. Zamordować kogoś w klasztorze to śmiertelny grzech. I na przykład, to za dużo, nie chcę brać w tym udziału. I ciekawe, czy wiecie, jak się rzucam na mnie i ich pokonam, zobaczymy, czy... Bo to jest wątek główny, ja nie mogę przecież przegrać na wątku głównym. Zabijet w klasztorze? Bláznite? A co je na to? Vražda je i tak hřích. No právě. A ještě prolít krev na svatý půdě? Tak ho třeba unes ven, zabij ho tam, když se toho tak bojíš. Mně je to fuk, mně se z toho nepřitíží, že jo? Ciekawe, a jak odmówię? Czy dałoby się całkowicie skipnąć, tak jak skipnęliśmy wątek tego Mrchojedów? Czy można by było skipnąć wątek klasztoru? Chtěl jsem se k vám přidat, ale tohle je příliš. A to i na mě. No jo, chlapče. Nás už je dost a teď hledáme jen ty nejdrsnější parchanty, co se dají najít. No, jenže... Co? Bych tě měl asi zabít. Proklid mojí duše. Přece jen už toho víš docela dost. Zabijem ho nebo necháme jít? Já nic nepovím. Mrtvý nemluví, tak se opovaž někomu ceknout. Najdem si tě a pak ti ukážem. Ale teď ještě, pořád se z toho můžeš jednoduše dostat. Jak? Že půjdeš do toho kláštera, podřízneš svatýho, sebereš mu kostky a prachy a přilezeš do tábora a přespíš tam. Aha. No tak pán Bůh s tebou. Aha, nie da się tego skipnąć. Nawet jak powiedziałem, że nie, to on i tak powiedział, że i tak to muszę zrobić. Dobra. I tak nie masz wyjścia. Nie możesz zrezygnować. Musisz odbębnić ten klasztor i nas to nic nie interesuje, bo i tak za dużo wiesz. No dobra. No dobra. Nie da się tego zepsuć. Nawet jak próbuję zepsuć, nie da się zepsuć. Witalność. Dostępne coś tam, bla bla. A zaraz jakie tam questy jeszcze będą mi... Iść na miejsce spotkania. Spróbuję się dowiedzieć od nich, gdzie mają swój obóz. Ej, zamknęliście mnie. Na bardzo trudny zamek. Jakbym nie miał umiejętności, to bym teraz nie wyszedł do rana. Usło coś tam, posłuszeństwo. Rozmawiaj z młodzieńcem, który bla bla. A co tam było? To chyba mogę ich jeszcze odnaleźć gdzieś. Rozmawiaj z młodzieńcem, wejdź do klasztoru jako nowicjusz. Powiedz panu Radzikowi, czego bandyci chcą od ciebie. A po co miałbym jeszcze do Radzika jechać? I mu naskarżyć? A to co, on miałby mi coś podpowiedzieć? Może by mógł mnie... A może to on by mógł mi list dać? Wiecie, bo ja mogę albo tak mógł chłopaczka jakiegoś pobić, albo mogę pojechać do Radzika i pewnie Radzik sam mi list by dał. Taki, no... wpuszczający mnie do klasztoru. Ja coś mam bardzo źle ustawione, bo tak czuję takie dropienie FPS-ów. A co by było, jakbym ustawił po prostu takie zwykłe Full HD? Właśnie, bo mam na 2K ustawione, o takie zwykłe Full HD. Bo to i tak, wiecie, jak nagrywam, to jest Full HD. Coś jeszcze... Nie no, dalej tak samo. Jakoś tak dziwne jakieś klatkowanie. Czuję, prawdopodobnie tam jest coś źle ustawione w OBS-ie. Kurde, gdzie ja wjechałem? Most, szukam mostu. Gdzie ja jestem? No nie widzę nic. Tu powinien być most w tą stronę. Zaraz, bo tu jest ta karczma, dobra, to od tej karczmy jedziemy w tą stronę. Podskocz, koniku. Od karczmy jedziemy tutaj, tu powinien być most przede mną, a jak nie jest, jak jest płot, to dalej powinien być most. Tu powinien być most.
A nie, bo to już jest ta rzeźnia. Dobra, przy następnym zjeździe będzie most. Tutaj. Do przodu. I gdzieś tu przede mną. O, jest most, dobra. Kompletna ciemność. Chcę dojechać do karczmy i we własnym łóżeczku sobie przespać. Ojejku, konik mnie przewrócił. Wstawaj, Heniu, nie udawaj. Walnąłem twarzą o tą deskę. I ktoś tu w tym klasztorze siedzi sobie, jakiś nowicjusz, który niedługo ma wejść do klasztoru. Siup. Do łóżka. Gdzieś tak do 8 godziny prześpimy. A pojadę do Radzika. Możliwe, że Radzik wymyśli mi coś takiego, żeby normalnie mi dał list. I będę mógł normalnie sobie wejść. Chyba, że to będzie kompletna strata czasu, pojechanie do Radzika i on mi kompletnie nic nie powie. W sumie mamy save'a, nie? Teraz śpimy w łóżeczku. Zapiszę się po tym łóżeczku. Walę dzidę do tego, do ratajów. Pogadamy z Radzikiem, a jeżeli on powie... No, aha, no to fajnie, że musisz takie coś zrobić. Ale ja i tak ci nic nie pomogę. No to wtedy wczytujemy grę i będziemy już z powrotem tutaj w tej karczmie. Bo jeżeli coś bardzo ważnego ma mi teraz Radzik do powiedzenia, to okej. A, tu jestem, klasztorze. Jedzonko. Miałem jeszcze jakieś kiełbaski w kieszeni. To boczek. Libre? Ja. Teraz tak. Tu przejedziemy koło tego płotka. Teraz tędy, omijając kamienny murek, o ten murek, bo ja często się o niego zaczepiam. Teraz wjedziemy tu z powrotem. Tu była ta karczma, w której spałem. Pojedziemy tutaj, ale zamiast tak ładnie po drodze jechać, to spróbujemy przeciąć ten lasek tutaj po skosie, bo normalnie tam jadę drogą i takie dookoła przejeżdżam, ale i tak jakby teraz będę po skosie tak jechał przez las, no to samo powinno wyjść, a przynajmniej sobie trochę skrócę. Chyba, że bardzo w głębokie krzaki wejdę. Ale krzaki... Powinien być jakiś domek przede mną. Na razie nic nie widzę. Czy coś tam widzę? Czy tu jest ten domek? Nie. Tu jest chyba domek? Nie. Ścieżka. A nie, to jest taka ścieżka wzdłuż tego. A nie, to chyba tutaj jest ten domek, którego szukałem. No właśnie, troszeczkę sobie ściąłem, lekko ściąłem zakręt. Teraz tędy do góry. Zygzakiem. Parokrotnie tędy jeździłem. A teraz może znowu spróbujemy ściąć nieco zakrętów. Teraz dojedziemy do ledeczka. Tutaj w dół. Oj, bo się połamę. Dobra. I przede mną już jest ledeczko. Już jestem otłuczony tymi upadkami. Dobra, i teraz bardzo na wprost będą te rataje. Czemu się zatrzymałem? Możemy na przykład odwar z nagietków sobie posmarować, a tutaj posmarujmy się, to się trochę uleczę w międzyczasie, żeby się nie wywalić, bo już setki razy tak miałem, że się rozpędziłem, jechałem na koniu, a potem się coś głupiego wydarzyło i umarłem na jakimś małym dołku. A raz to było tak, że schodziłem z konia i umarłem schodząc z konia, to było bardzo dziwne gdzieś poza odcinkiem. Dobra, tak, tu już jesteśmy w ledeczku już mnie nie ścigają. Odsiedziałem równe 7 dni w więzieniu tutaj, bo tutaj chciałem przyjść do tego kowala, żeby mu od niego kupić taki kawałek tego miecza królowej Saby. Co nie miało żadnego sensu, oczywiście. Dobra. Czemu ja jestem zmęczony jadąc na koniu? To koń się powinien męczyć, a nie ja. I tu już powinien być jaszczubek ratajskiego zamku. Cicho, konik. Nie kwękaj. Dobra, zwolnimy, bo już nóżki go bolą. No rzeczywiście, Henryk był zmęczony jazdą. Gdzie to jest? Takie miasteczko powinno być małe. A, to jest kapliczka. No to idealnie jestem na wprost. Tutaj będzie młyn Peszka.
Tutaj. Ciach tutaj. Jeżeli nie będzie miał nic konkretnego do powiedzenia, nie zamierzam wracać tą samą drogą. Tylko po prostu wczytujemy grę tam sprzed łóżka. Jejku, jak mi szarpie FPS-y jakoś tak. Coś jest nie tak ustawione. Prawdopodobnie nie nagrywam to encoderem, tylko jakimś takim przez procesor to idzie albo coś. Albo po prostu przez moc obliczeniową karty graficznej, a nie przez encoder. Dlatego tak jakoś poszarpuje mi obrazem. Dawno temu, za starych czasów, jak się frapsem nagrywało. Tak, w tym zameczku jest Radzik Kobla. On tam czasami po schodach chodzi góra-dół. Co mi powiesz? Cicho. Ty nie jesteś Radzik. Tu gdzieś jest Radzik. Belku go nie ma. O, jest Radzik. Kobyla. Śledztwo w Nejchowie. Pane, vyšetřování toho neuhovského masakru. Trochu se to komplikuje. Co pak jsi zjistil? Našel jsem bandu rabiátů, kteří verbovali býce do Přibyslavic. A znají tu pakáž, co vypálila Neuhov. To je skvělá zpráva. Co jsi zjistil? Zatím nic moc. Abych se mezi ně dostal, musím se jim předvést. Chtějí po mně zabít jejich bývalýho kumpána, nějakýho svatýho. Prý byl i na Neuhofu. Máš zabít zločince, aby tě pustili mezi sebe? To se mi moc nelíbí, Jindro. A to není všechno. Tenhle svatý se prý schovává v klášteře mezi novici. Musel bych se nějak dostat do klauzury. Zatraceně, to jsou mi věci. Do klauzury se jen tak nikdo nedostane a opat nikoho z noviců nevydá. Protože za zdí kláštera světská spravedlnost nesahá. Je to po penězokascích už druhá nekalost, která se tam děje. Budu rád, když se dovnitř podívá někdo z mých lidí. Tady pomůžeš mi? Nemám vejště, tylko zaakceptovat rozkaz. Co zrobit se Świętoszkiem, jak go už odnajde? Nie, no. Jak mám tam vejšť? Takže mi nezbyde nic jiného, než vstoupit mezi mnichy. Ale jak to udělat? Trocha klidu a vzdělání ti jen prospěje. Jestli je to jediná šance, jak se k němu dostat, pak to musíš udělat. Bardziej pomóc? Moje relacje z klasztorem nie są najlepsze. Musisz coś wymyślić, no to po co tutaj jechałem? Głupi Radziku. Budeš si muset poradit sám. A co se svatým, až ho najdu? Určitě ho nezabíjej. Doveď ho do rataji Richtářevi. Ten ho vyslechne a spravedlivě odsoudí. To nezní jako jednoduchý úkol, pane. Dostat se do kláštera, najít svatýho, odvést ho k Richtáři? Nebude to lehké. Ale věřím, že to zvládneš. Bůh s tebou. Dobra, wiesz, że sobie tam poradzisz. Dobra, tam sobie jedź, wywalone mam na ciebie. A tutaj jechałem taki kawał drogi, żebym go normalnie zadział. Głąba za to. Nie wiem, coś się gliczują, jakiś się obraz gliczował. Bo ja to wszystko na ultra ustawiłem, ultra wysokie, nie? Nowa karta graficzna, no to ciach, wszystko na ultra. Ale widzę, że coś się gliczuje, światło. Efekty w grze. Oświetlenie na bardzo wysoki, cząsteczki może zostaną, fizyka, no to weźmiemy tylko na bardzo wysoką, coś tam jakoś, jakość zaciemnienia, nie wiem, coś się gliczuje właśnie w cieniach i w świetle. Tekstury mogą być ok, woda ok, szczegółowość efektów wolumetrycznych, to jakieś takie dymy chyba, czy jakieś światełka takie odbijające, przecież to też może być takie bardziej takie słońce jakby. Szczegółowość roślinności, ultra wysoka. Dobra, coś takiego. Widzę jakieś bardzo dziwne glicze, co wcześniej tego nie miałem. Teraz jak rozmawiałem z Radziskiem, to widziałem bardzo dużo gliczy związanych ze światłem. Tutaj na ścianie jakaś kreska się pojawiała, tutaj jakoś tak, o widzicie, tak ząbkuje. Widzicie ten czarny cień, on tak dziwnie ząbkuje. Jakby był bardzo niskiej rozdzielczości i jest taki jakby lekko skośny, ale on tak dziwnie skacze. O, takie widać zęby na tym cieniu. Dobra, Radzik, kobyla, jesteś głupi jak but, niepotrzebnie tu jechałem, taki kawał drogi. Cofamy się z powrotem do tej karczmy. Akurat się wyspałem, ojejku, jakie tam hałasy. Chwila, bo ja wyłączyłem bramkę szumu w OBS-ie, ale chyba będę musiał z powrotem ją włączyć, bo tam tak hałasuje rodzina w domu. Bramkę szumów, dobra, włączyłem. Tylko nie wiem, że ona jest dobrze skonfigurowana kątem tego nowego mojego, wiecie, tego mikrofonu. Ty gdzie ja jestem? A, dobra, bo ja spałem. Wiem, o co chodzi.
bo spałem, żeby sobie zapisać, ale w końcu mnie wykopsał. Jo. Teraz jedziemy. A, i tych mięsko nie zjadłem jeszcze na... O, kradzioną marchewkę. Boczek. Nie! Byczą krew wypiłem przez przypadek. Dobra, trudno, będę bardzo silny. Tak, i piwko na dobry dzień. Dobry dzień. Kurde, byczą krew wypiłem, a to jest drogi eliksir. Z 200 zł warty. Przy moich pieniądzach prawie 10k. A ja żałuję jednej miksturki za 200 zł. Jebry. Gdzie jesteś, przyjacielu? Trzeba okraść jakiegoś młodego chłopczyka, co chce zostać zakonnikiem. Awanturnik w karczmie. Co? Tak ty se hlásisz dobrowolnie k rozbití drżki? Jasne, dawaj. Jasne, jdeme na to. Chcesz wryj? No dawaj. Będę miał okazję, żeby sobie zaszyć i ponaprawiać ciuszki. Ja trochę przesadziłem z tymi ciuchami takimi, wiecie, metalowymi i tak dalej, bo ja dopiero jak sobie sam naprawię, to przez jakiś czas one są mniej hałasują, ale jak długo nie naprawiam swoich rzeczy, Oj, bo ty chyba już upadałeś. Ojejku. Uderzyłem upadającego na ziemię. Nie wiem, czy czegoś nie zepsułem. Że za bardzo go, wiecie, aż mu mózg chyba się rozpękł. Nie wiem, no nie było wcześniej tego awanturnika. Kolego! On się w ogóle nie rusza. Weź ciało, to tak jakby nie żył. No tak już, tak wiecie, tak się już kulił, a ja jeszcze mu tak lutnąłem w czubek głowy. Dobra, żyje. Nic mu się nie stało, on jest twardy chłopak. Tak ty se hlásisz. Ale nie chcę kłopotów. To zmiataj. Kurde, to czyli, że nie o ciebie chodzi. Jest tu jeszcze jakiś cwaniak? Chyba, że to nie jest ta pora, bo tutaj też ludzi nie ma w ogóle. A może on gdzieś śpi w którymś łóżku, tylko że mi tu za bardzo chodzić nie wolno. Mieszczanin, mieszczanka. Może tutaj gdzieś śpi? To jest chyba ten, Karol. Chwila, bo oni jeszcze śpią. Zróbmy sobie jeszcze spanko na jedną godzinę. Zaraz, bo ja do 8 spałem, no tak. Już prawie 9 jest. Około 10 to już na pewno wszystko będzie otwarte. Ojejku, ten chyba... Chyba ta bramka szumów to trochę za agresywna jest na ten mój nowy... Na ten mój nowy mikrofon. Ja tak sobie pod nosem nuciłem tą melodyjkę, to nie było widać tego. Gdzie ja jestem znowu? On znowu tu pod klasztorem ze świniami leży. Może teraz? Skocz, koniku. Ojejku, trzeba z rozpędu, oczywiście, bo ty nie jesteś w stanie przeskoczyć takiego drewnianego małego płotka. Świnia z drogi, bo cię rozjadę. Dobra, jakiś jest Karolek. Czy ta karczma już działa? Czy dalej jeszcze są jakieś problemy? Czy tamten Karolek dalej śpi, głupi? Mistrz fresków. Mieszczanin, awanturnik. Gdzie wy jesteście, frajerzy? Mieszczanin. Mieszczanin, mieszczowy rżysta, mieszczanin. Nie ma tego leszczyka. On chyba dalej śpi, frajer. Stanę mu nad łóżkiem, będę czekał, aż się obudzi. No, śpiąca królewna, chyba że on wieczorem wychodzi na żer. No, w dzień śpi, a on może po nocy tylko się tam, wiecie, buja w tej karczmie. Dobra, po 10. A w najgorszym wypadku będzie trzeba noc zrobić. Albo jakiś późny wieczór. 17-18 pewnie będzie trzeba ustawić. No, będę śpiąca królewna, może wbiegnę. Żeby się obudził. Nawet jak skaczę, to nie mogę ich obudzić. No to pozostaje już tylko jedno. Skoro taki jesteś śpiący, nawet nie masz żadnego papierku, którego mógłbym cię ukraść.
A co tutaj macie? O, upoważnienie wstępu do klasztoru. Ej, jeszcze tam jakaś sakiewka była. Bum. Dobra. Już. Nie chciał stać. Czekaj, jeszcze trzeba cię załatwić. Co? Porozmawiaj z młodzieńcem, który chce wstąpić do klasztoru. A to dobra. Tak tylko dla eksów to jeszcze robimy. A ty masz jakiś fajny miecz, widzę. Pokaż, co ty tam masz. O, sprzedamy sobie kiedyś ten twój miecz. Ale drogie. Dobra. Idę do klasztoru. Jeszcze te kradzione rzeczy sobie od razu oddamy. Tam ludzie czekają. Miałem z nim pogadać, ale coś tam nie chciał wstać, a nie będę tutaj czekał na niego godzinami. Przyspieszamy. Zaraz tą czapkę ci zostawiam, twoją. Wszystko, co jest kradzione. Ten mieczek kradziony, butki, naszyjnik, ta kostka, parzysta kostka. Dobra, składam. O, masz trzy parzyste kostki. Dobra, to chyba sobie zostawimy. Jak kiedyś będę musiał walczyć, preselka mogłem zostawić. Dobra. To jazda. Jak ja psuję te wszystkie questy. To normalnie, bo to na dwa sposoby można było zrobić. Albo tak ukraść, albo co, albo z nim gadać i on pewnie by tam, nie wiem, bym go przegadał, on w końcu by mi to oddał. Skoro ukradłem i już leci dalej fabułka, no to przyspieszamy. Właśnie o to chodzi, żeby sobie na dwa sposoby przechodzić. Tu się chyba zapisywało gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie. Ale wiem, że jak tu wejdę, to już to oddam swoje rzeczy w tym miejscu. Że tutaj mam złożyć swoje rzeczy. Mapa. Nie Radzik, tylko tutaj. W klasztorze tu ktoś stoi. Przy tych drzwiach tutaj, o ten. Cześć, chcę do klasztoru. Jsem Karl, mám se tady stát novicem. Čekali jsme tě dříve. Neměl jsi přijít společně se svým poručníkem? Poslední dobou chodí všichni tak nějak, jak to říct, narychlo. Dobra, na šíle. No a co? Jsem tady. Jsi trochu moc hr, ale to už z tebe, bratři, vevnitř vyženou. No uvidíme. Umíš číst a psát? No vlastně ne. Neumím. Nevěděl jsem. Pro Kristovi drahé rány, tak co tu chceš celé ty dny dělat? V klášteře se čte z písma a opisují se knihy a ty přijdeš, i když s lejstrem, a neumíš to? No, nepustím tě dovnitř, dokud se to nenaučíš. Co ty gadaš? Nemůžu nic dělat. Ale... Žádné ale. Pro analfabety není v řeholi svatého Benedikta místo. Nejdřív se naučíš číst. Hodně štěstí. Nauč si čítat. Czyli nie da się przejść tej gry bez nauki czytania. Chyba, żebym tam wpadł na tajniaka. No naprawdę? Ja nie wiedziałem, że... uczyłem się czytać. Wyczył sam czytanie, a sam spiet. Ważnie? Przez... Bohužel, nie umiem. Pro Kristovi... A... Nie chciałem przejść grę bez czytania, bez nauki czytania. Niby się da. No musiałbym, wiecie, zakraść się w kucki. Tutaj, ale to bym musiał tak totalnie skipnąć cały ten klasztor. Ale jakbym dokładnie wiedział, kogo mam tam zadźgać, to ze swoim ekwipunkiem tam wszedł i bym zadźgał konkretną osobę. Ja nie mogę. Chyba, że... Ej, zrobimy tylko taką małą próbę. Tylko taką małą próbę robię. Nie gwizdaj. Bardzo trudne. Bo ten, kogo szukam, powinien mieć mały scyzorek w kieszeni. Ale byśmy skipnęli kolejne godziny grania, gdyby mi się tutaj udało. Setki questów bym zniszczył. Ty, a może zrobimy taką totalną noc? Wszyscy będą grzecznie spali, a my będziemy dusić każdego tam śpioszka. No. Tak gramy, jakbym był jakimś speedrunnerem. Ciekawe, czy się tak da. Powinno się tak dać. W speedrunach chyba tak jest, nie? Że
speedrunnerzy otwierają sobie te wszystkie drzwiczki, ciach, 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 wiedzą, którego trzeba dziabnąć, dziabną go i wyskakują od razu tymi samymi drzwiami. A ja tutaj troluję troszkę. Dobra, nie będziemy czekać do ostatniej godziny. Tak, już jest środek nocy. Dobra, jestem głodny, żeby mi trochę brzuszków nie burczało w trakcie mojej tajnej akcji. Zjedzmy sobie kradzione grzyby. Kradzione nie tuczy. I wypijmy sobie piwko na odwagę. Dobra, jak mnie tylko ktoś mnie zobaczy, to rozumiem, jest przypał i wczytujemy grę. Chyba, że... A, bo w sumie mam jeszcze save'a takiego, gdzie chyba jeszcze nie pogadałem z tym chłopczykiem. Jestem Henryk, na tajny agent, który skipuje kawał gry. O, jakieś otwarte drzwi, a tutaj gdzie prowadzą? Wiem, że tam jest jakaś taka duża sala, gdzie wszyscy śpią w jednej takiej dużej sali. O, chyba tutaj na górę. Taka wielka sala, pełna łóżek. Teraz muszę sobie pogłośnić na maksa głośniki, żebym słyszał, jeżeli ktoś mnie zobaczy. Chyba tu powinna być ta duża sala. Ze śpioszkami. Tu są te książki, to zaraz. Trochę pamiętam. To jeszcze nie o to wejście się rozchodzi. Kradni. Będziemy tutaj kraść od tych pierdół. Otwórz. No normalnie speedrun robił. To chyba tutaj. Tu się chyba mikstury ważyło. Tak, tutaj jest takie miejsce do ważenia mikstur. Kurde, no nie pamiętam, gdzie się wchodziło na górę. Jeżeli tu jest to... Tu jest taka sala... Taka stołówka tutaj jest. Kurczę, nie pamiętam. Chyba tutaj, jakieś pierwsze drzwi w tą stronę, to chyba była ta sypialnia. A za bardzo nie grzechoczą moje rzeczy? No to chyba mam hałasu dużo. Da się to jakoś ściszyć, te rękawice łowcy. Hełm ja bym zdjął. Kaptur kolczy. Te zbroje jakieś takie, to jakbym zdjął. Ty, w ogóle to mi się nie zmienia nic. To wszystkie takie metalowe rzeczy. Ty, a skąd ja mam taką kolczugę? Ty, ja nie powinienem w ogóle mieć kolczugi na sobie, skądś mi się kolczuga wzięła. Ona mi najwięcej hałasu powodowała. Czy ja jej nie zakładałem świadomie, gdzieś musiałem się kliknąć. To jest to miejsce, którego szukałem. No tak naprawdę to wystarczy, że kogokolwiek zabije. O, widzicie, to są śpioszki. I teraz musimy sprawdzić, kto ma mały sztylecik w kieszeni. Nowicjusz Łukasz. Książka, nie masz. Dobra. I chyba nie muszę konkretnego zabijać. Wszystkich nowicjuszy zabijemy. Antoni? Kości zostały rzucone. Ty nic nie masz, ale ciebie też zabijamy. Ja chcę zakończyć tą grę bez uczenia się czytania. Co jest? Idź do klasztoru. Dobra, w dupie to mam. Ja to zrobiłem po swojemu. Jest coś ubóstwo. A może wszystkich zarąbiemy? Brat. Mnich. To na pewno na nowicjuszami nie wyglądasz. Takie w białych ciuszkach mogą być nowicjuszami. Nowicjusz. Czyżyk. Nie masz nożyka. Wszystkich nowicjuszy po prostu dziabniemy. Tylko żebym nie dotknął stópkami tego. Dobra, chyba się nie łudzi. Kolejny nowicjusz. Nie, no to po prostu wszystkich zabijemy, nowicjuszy. I będziemy mieli pewność, któryś na pewno jest zły. Tak to przejść. A jeszcze mam ukradnę skrzynkę. Nie, bo mogę wpaść. Kurde, nie. Odłóż tam. Nie, nie dotykaj tej skrzynki. Nie chcę już wczytywać. Bo mógłbym naprawdę ich do zera wszystkich pozabijać w tym klasztorze. To nie ja. Zostań stać na widzenie.
Konik! Ratuj! A mogłem to po cichu zrobić. Ty tu ktoś jeszcze w białych ciuchach spał. Gdzie jest wyjście? Z miasta, dobra. Ty nawet nie mam takiego woreczka kary za to, że pozabijałem ludzi. O, więzienie już mi grozi. Sadzawie. Dobra, trudno się mówi. Gdzie miałem podjechać? Idź na umówione miejsce na bagnach pobliżu Sadzawy. Dobra. Ja dało się totalnie po cichu, tylko że ja tam za długo to robiłem. Kurde. Dobra, trudno. Kiedyś odsiecę swoje. Za te morderstwo. Coś miałem zrobić, ale za bardzo mi się, za dużo rzeczy się tu wydarzyło. A już pamiętam, jadło, chciałem wypić takie coś, co na widzenie w nocy, bycza krew, żywa woda, łotr, nie mam takiego, jaszcząbia na wodę którąś, tutaj te piętnastki, boom, pokaż mi tego jaszczębia, bycza krew, nocny jaszcząb, boom, dobra, teraz możemy już jeździć. Tam jest czubek klasztora. To gdzieś tędy. A dobra, jesteśmy koło karczmy. Chyba, że mi jakąś inną ścieżką uciekał, ja tak wbiegłem między tych strażników. Chociaż nie, no i tak przebiegli obok mnie. Zabiłem wszystkich nowicjuszy. Na pewno któryś z nich był tym, którego szukali. Ale kurde, no nie, no ja chciałem tak po cichu to zrobić, tak naprawdę po cichu. Ale dobra. Ja. Ja w ogóle dobrze jadę. Ni chuchu, nic nie widzę. Jest jakiś domek. Tu jest ten domek. No to od tego domku tutaj, przy następnym rozjeździe na bok. Normalnie to z tego klasztoru to by było z jakichś, nie wiem, z 10 odcinków. Nie no, może nie z 10, no 4 najmniej odcinki. A możliwe, że około 6 odcinków by było zrobienia tego klasztoru. Ja to wszystko tak chamsko się skipnąłem, ale trudno się mówi. Jeżeli wy chcecie się ze mną bić, bo ja nie wiem, czy oni się będą ze mną bili, czy nie, bo jeżeli się będą bili, to ja bym musiał... A mam posmarowany trucizną? Mam trujący ten mieczek. A, zakładajmy swoje zbroje w sumie. Ciach. A nie, bo tu rękawiczki takie inne sobie znalazłem, w razie czego. Właśnie, tej kolczugi nie powinienem mieć, ale dobra, jeżeli teraz będziemy się bić, to niech sobie będzie ta kolczuga. Gdzieś musiałem jakoś przeklikać coś i założyłem przez przypadek. Normalnie tego nie miałem. No i właśnie, czy oni będą się chcieli ze mną bić? Robimy save'a, ale na jakimś innym pliku bym chciał. Gdzieś tutaj, gdzieś na samym dole. Dobra, jesteśmy tutaj i idę w tą stronę, tak na wprost. Kurde, można było to zrobić tak, żeby mnie w ogóle nie ścigali, ale... A, już jesteśmy w bagnach. To nie mogłem dzień zrobić, tutaj w dzień przyjść. Jasno. Wywalę tą... I wywalę tą siatkę na ziemię, tą klatkę, boom. I ona leży tutaj, dobra. Jeszcze dalej. Miecz powinienem wyjąć, bo tu nie wiadomo co mnie czeka. Przyszedłem rozmawiać z bandytami. Stojąc przy tym drzewku, znowu wywalę siatkę. Klatkę na ptaszki. Mapa. Dobra. Gdzie ona jest? Gdzie jest moja klatka tutaj? Czyli tak, od tego drzewa w tamtą stronę gdzieś powinno być miejsce docelowe.
To bude to místo, o kterém mluvili. To mluvené místo? Rozpal ohnisko. Jako znak. To trochę się pali to ognisko, nie wiem. Mogłem wypić jakieś mikstury. Defensywne. No się tam strażnicy wzięli, przecież nikt mnie nie widział, byłem idealnie, może dlatego, że złapałem za tą głupią skrzynkę i dlatego, wiecie, bo tam normalnie sobie chodziłem i dźgałem wszystkich, ale jak złapałem za skrzynkę, to nagle strażnicy wybiegli. Właśnie chyba wszystko wina tej głupiej skrzynki. Rango, krasawcie? Doufám, že jsme tě nezbudili. Kurva. Bylo nutné, abyste se sem přikradli jak zločinci? Však jsme zločinci. Museli jsme se ujistit, že tě nikdo nesledoval. Fajná rozmluva. Nebo na nás nešiješ nějakou boudu. No, ale dost keců. Pojďme k věci. Zaslechli jsme, že se v klášteře něco semlelo. Otázka je, jestli se semlelo, co mělo. Splnil jsi to, na čem jsme se domluvili? Myslíš si, že bych tu seděl, kdyby ne? Vím já. Po světě chodí spousta trotlů. Hotovo. A důkaz máš? Znalazłem przy nim trochę pieniędzy. Nic przy sobie nie miał. Bo ja nie znalazłem nożyka. Nenašel jsem u něj nic zvláštního, kromě kupy peněz. To je u mnicha trochu zvláštní. Nemyslíš? No. Máš je tady? Oddam mu. A ile? 3K? Ty aż 3K miał? Jo. Výborně. Jelikož to jsou prachy, který od nás dostal za něco, co neudělal, tak si je vezmu zpátky. Jasně. Tady. Ale to je mi nadílka. Poctivý grošíky. Co se tak tváříš? Nemyslel jsi, že si ty peníze necháš, že ne? Tohle je tvůj podíl za práci. Ale víc nedostaneš. Co teď? Co teď? Splnil jsi úkol. Vítej. Vítej mezi náma, lidi jako ty potřebuje. A co to pro mě vlastně znamená? Já jsem jenom verbíř. Teď se přidáš k našim a tam se dozvíš všechno, co potřebujem. Kde? Děláš si prdel, ty si z toho tábora nevšim? To je docela výkon. No, na Cázavou je kopec a nahoře na skále je starý opuštěný hradiště. Teď teda zrovna opuštěný není, že jo? Tam máme tábor. Běž tam, najdi chlapíka jménem Erika, tomu se nahlas. Řekni mu, že tě posílá kozlík. Dovnitř mě pustí jen tak? Vidíš, málem bych zapomněl. Ukaž jim tohle. To je naše znamení. To je vše? To je celý. Všechno se dozvíš na vraníku. A pospěš, protože mám pocit, že se něco chystá. Dobra. Ej, no nie musieliśmy walczyć. Wszystko się ładnie skończyło. Zaraz, bo ja siedzę. Donieś panu Radzikowi i Hanuszowi o wynikach śledztwa. Naprawdę mi się wszystko udało. I ten klasztor taki w oddali widziałem. A teraz mam rozjaśnione gałki oczy. No tam jest ten klasztor przede mną. Dobra, naprawdę nie ma innej możliwości, żeby się nie nauczyć czytać i przejść tego questa. Chyba, że się pójdziemy do więzienia. Szkoda mi trochę tych kostek. Ty, musimy się jakoś przedostać, bo chciałbym te kostki odłożyć do swojej skrzynki. Ale w sumie nie musimy na razie do Sazawy jechać. Skoro mam questa, żeby jechać... Aha, tutaj mogę odkryć, albo jechać i naskarżyć to Razikowi Hanuszowi. No i znowu to samo. Czy tam w ogóle się opłaca jechać do nich, bo oni powiedzą... Aha, no to idź i sprawdź sobie. Miejsce polowania na jelenie. O, siema jelenie. Mogę was dziabnąć z konia? Ale są szybkie. Dawaj. Dźgnij. Polowanie na hardkorowo. Dawaj. Dawaj, Sergiej. Ciach. Dobra, nie da się tak upolować, sarny. Kurde, mam coś zrobić, żeby wyłączyć ten głupi efekt rozjaśnionych gałek ocznych.
Trzeba będzie chyba poczekać z kilka godzin. Kiedyś odsiedzę w tej Sazawie. Na razie to mamy ważniejsze priorytety. I tak mnie nie zabiję. Tej chyba, że za morderstwo to jest normalnie od razu powieszenie. A nie, no chyba nie. Skipnąłem wątek klasztoru. Nie mogę w to uwierzyć. No mówię, tam to by było z 6 odcinków jakiś, co najmniej. Ale musiałbym się nauczyć czytać, a ja chciałbym. Co to za obóz jest? A, chyba wiem, gdzie jestem, koło młynarza. No to już jest pusty ten obóz. Tutaj gdzieś młynarz mieszka. Schowaj mieczyk. W sumie tam mieli w tym obozie miseczkę z jedzeniem. A nie zostało mi trochę jedzenia? Po tych wszystkich przygodach? Nie. Piwko sobie wypij. Też się da trochę najeść piwem. Wii. Skończyliśmy klasztor. Wii. Nic. Ja się boję jak ognia nauki czytania. Co Henryka nie łuka zrobić do samego końca. Czyli tak, teraz tutaj. Tu jakbyśmy przez ten las przecięli, to jakoś trzeba wjechać do tych krzaków, to będzie trochę szybciej. O, jakoś tędy. I dojedziemy koło takiej zielarki przy ledeczku. Tak wysoko jest. I albo dojedziemy do tej zielarki, albo gdzieś wyjedziemy po prostu z lasu i będziemy się tłuc między drzewami. Ale koniec końców i tak do ledeczka dojedziemy. Oj, za wysoko, zaraz spadnę. Czy to już widzę wodę? Tak, bo to jest taka woda przy ledeczku. A tu powinna być droga po mojej prawej stronie. O, tu jest ta droga. O, właśnie tej drogi szukałem. Dobra. Sweet home, ledeczko. To jest w ogóle taka pani, która kiełbasę sprzedaje, mógłbym sobie u niej kupić. Albo w ogóle w karczmie mogę jedzenie kupić, albo w ogóle nie kupię. No nie, dopiero się najemy, jak będę już w ratajach z powrotem. Możemy też do ratajów przejechać koło tych młynarzy. Patrzcie, trochę inną drogą dojedziemy do ratajów. Tutaj, wzdłuż wody będę jechał. Dojedziemy do takiego młyna kolegi Peszka i od tego młyna dojedziemy znowu do Peszka. Tak dołem wjedziemy do ratajów. Chyba, że... Bo tam takie pod górę jest wejście, tylko nie wiem, czy ja tam wjadę koniem. O, tutaj w ogóle był taki przejazd. Dobra, nie będziemy kombinować, przejadę tędy. Okej. Tu już powinienem rataje widzieć gdzieś na wzgórzu. O, tam jest już zamek ratajski. Tą ścieżką jeszcze nie jechałem. Oglądam te przejścia przez wodę. Bardzo mi dropią FPS-y. To jeszcze jest nic nieustawione, tylko tak włączyłem to nagrywanie. Jeszcze muszę te wszystkie kodeki jakieś coś tam poustawiać. Może w ogóle całego OBS-a musiałbym od początku jakoś, nie wiem, może nawet przeinstalować OBS, ale to bardzo bym tego nie chciał. Gniazdo. A to co za obóz jest? Jeszcze raz widzę taki obóz. No i właśnie tu myślałem, czy nie da się pod tą górę jakoś wjechać i od razu tam do tego zamku. Wiem, że tu taka ścieżka jest jakaś. Ale czy ja trafię na tą ścieżkę? Wątpię. Spróbujemy się tędy przedostać przez tą górkę. Po cicho, konik. Nie płacz. Nie, no już widać, że nie wjadę. Za bardzo go cisnę, konika. Chyba, żebyś podskoczył. Ale to nie, no by trzeba było z rozpędu. Z pasji się nie da nacisnąć. A na ten kamień wskoczysz, kolego? O, właśnie o to chodzi. O, widzicie, to jest taka ścieżka. Dobra, wjechaliśmy tutaj od tej strony. I ciach. Dobra, za długo go już męczę.
Ale dawaj, koniku, już jesteśmy na miejscu. Prrr. To jest miseczka jeszcze do jedzenia. Też sobie koniu z miski zjedz. Miam. I Hanusz, a tu się pewnie okaże, że on jest w tym... W drugim zamku? Nie, no w tym zamku jest. Puk, puk. Zrobione. Pane, mam nowinki, ale obávám se, že ne moc dobré. Po tom všem, co se stalo, máš ještě nějaký horší zprávy? Tak to je výborný. Bohužel. Stane se to znova a bude to ještě větší. Ty umíš člověku zpříjemnit den. Co to bude příště? Ten tábor v Přibyslavicích byl jen začátek. A k porážce mají daleko. Jak jsi to zjistil? Našel jsem verbíře, co pro ně pracují. A přidal jsem se k ním. Pane bože, mě nepřestáváš překvapovat, chlapče. A co jsi zjistil? Mají další, mnohem větší tábor na Vraníku u Sázavy. Co tím parchantům jde? Co tu sakra je? Škodit? Zmocnit se kraje? Nevím, ale zjistím to. Jak? Jsem teď jeden z nich. Mám jejich tajné znamení. Vím, kde mají tábor. Stačí se tam zajít podívat. To nepřipadá v úvahu, je to moc riskantní. Pane, proti tomu, co jsem pro tu kostku podstoupil, je tohle hračka. Splnil jsem zkoušku a věří mi. Tak jako tak musíme zaútočit. Dřív než se to posere. A radši hned, dokud nás nečekají. O co tomu šiváko jde, se můžem zeptat, až ho čapnem. Ale než se připravíme, hodil by se nám špech. Co by zjistil, kolik jich je a co mají za lubem. Nechci zbytečně riskovat. Bude to snažší než dobývání Přibyslavic. Dobře. Běž tam a zjisti, co se dá. Kolik jich je, co mají v plánu, prostě co budeš moct. Ale zbytečně neriskuj. Ano, pane. Zlom vás, hochu. Naprawdę to ja w ogóle tu nie musiałem przyjeżdżać tak po tego, wiecie, po jakąś, po pozwolenie. Tylko sam mogłem tam wpaść. W ogóle miałem poza odcinkiem takie questy, że Hanusz mi powiedział, żebym pojechał tutaj do Użyc, bo tu jakiś wikariusz przyjechał i coś tam szukał, jakiś tam, wiecie, jakiś innowierców, coś tam, a ja po prostu przyjechałem i tam pisał albo pozbądź się wikariusza, albo rozwiąż jego sprawę. No i nie trzeba było mi dwa razy powtarzać. Ciach, nożykiem w nocy dziabnąłem tego wikariusza, quest się zakończył, oczywiście zepsuciem questa, ale w taki sposób, żeby się po prostu zakończył. I przyjechałem i powiedziałem temu Hanuszowi, że sprawa załatwiona. I jeszcze był taki jeden questik, że gdzieś miałem pojechać z tym Janem Ptaszkiem, kimś tam jeszcze. A, w ogóle, zdejmujemy tą głupią kolczugę. Ja nie mogę w kolczudze jeździć, bo ona mi psuje w ogóle cały build. Dobra, ściągamy. Ja wtedy jestem tak głośny, jak mam kolczugę założoną. Dobra, a teraz jakby się wydostać z tych ratajów? Normalnie bramą wyjedziemy, przejadę tam koło Peszka i tam koło takiego sprzedawcy skór odbijemy w lewo i będziemy jechać w drodze na Sazawę. Czekaj, jeszcze sobie miseczki sobie zjem, chyba że strawę mam ok. No nie, mam bardzo słabą strawę. Tutaj z tej miski będę chciał zjeść. Chyba że tutaj pojedziemy do tego... wiecie, do kata jakbyśmy pojechali. Od kata potem można by było jechać taką polaną. W tamtą stronę. Ale chyba lepiej będzie... Zaraz wam wszystko opowiem. Jestem tutaj przy łaźniach. I mam się dojechać tutaj. I tutaj właśnie koło tego garbarza zjedziemy tak, tutaj przez wodę jest przejście. Tutaj gdzie jest to łapanie ptaszków, to odbijemy jakoś tędy, przetnę te lasy. I będę już gdzieś tutaj, jak zobaczę tą ścieżkę, tą wodę, to tutaj w sumie jest ścieżka wzdłuż tej wody. I chyba właśnie z tego co pamiętam, to się jechało tak. I tu był taki fajny zajazd od dołu. Mhm. No to tutaj jedziemy do garbarza. Chyba że się umyję, podleczę. Nie wiadomo jak tam będę długo. Już wieczór się powoli robi. O, to poróbmy sobie takie w ogóle ten, wiecie, takie save'y różne. Tutaj pogadankę robimy. Cześć koleżanko, właścicielka łaźni. Pozdrawiam, zdrawstwujcie. A o co byś... I chciałbym uleczyć rany i już się uprać. Dobra. Płacę 30 zł, się nie targuje. Dobra, i patrzcie, robi się wieczór. Skoczymy jeszcze do domu Peszka. Odłożę ten głupi miecz Saby.
bo on mi jest do niczego niepotrzebny i tylko mi ciąży niepotrzebnie ekwipunek, kieszonkę mi przeciąża. Zrobimy przegląd miksturek, może nawet kupię jakąś miksturę to jeszcze od tej pani, o ile ona będzie jeszcze sprzedawała, bo... Nie no, chyba powinna jeszcze koło 18 jeszcze sprzedawać. Chociaż w sumie już mi się save zrobił w tym momencie. Nie widzę, bo tutaj czasami na zegarku pisze ile mam energii, ale to tylko wtedy jak śpię na łóżku, to bym widział jaką mam energię. Bo ja też muszę mieć dobrą, pełną energię na te questy. Ja muszę być dobrze umyty, wyczyszczony, naprawiony i muszę mieć dużo miksturek. Bycza krew, Z2 na dobry sen. A ta woda życia też jest dobra, jakoś z wieloma przeciwnikami walczymy. Dobra, nawet się nie targuję, jestem bogactwo, część główna. Konik. A, tutaj czekałeś na podwórku. Dobra, siup. I obracamy się. A, ja się zaczepił. Dobra, do Peszka. U Peszka jeszcze taką ostatnią nockę prześpimy. Tutaj te konie znalezione i ten zdechły koń cały czas leży. Jaka tu pajacerka się odwala. Dobra, trudno się mówi. Puk. Tutaj do mojej skrzynki magicznej. Inwentarz. Miecz królowej Saby. Trochę za dużo mam tych strzał. Takich do polowania. Ej, czemu mi wszystko... Coś mi zniknęło. Pochodnia mi gdzieś zniknęła. I chyba i sztylet mi jakoś wyleciał z ręki. Czemu tak się kliknęło dziwnie? No tak, żądło jest. Te strzały takie lepsze. I co tam jeszcze chciałem zostawić? Tą kolczugę chyba nie będę potrzebował. Chociaż tam będzie trochę problem w walce. Może się przyda ta kolczuga. Ona jest brudna, nawet się nie umyła razem ze wszystkim. Dziwne. Sznapsy. Trochę mało mam sznapsów. Jeszcze sobie dosypiemy sznapsów. Tutaj. Boom. A tak z 5. Będę dużo zapisywał tam gry. Woda życia. Z jedną, bo tam i tak mam dużo. Piwek sobie trochę wezmę. Tam będę sobie popijał, żeby mieć trochę większy damage. Wiecie, z tego. O, nocnego jaszczębia. Może łucznika. Obyczą krafty i tak mam tam dużo. Dobra. Mamy full ekwipunek ustawiony. Ciach, wskakujemy. Łóżeczka, boom, 6 rano. O świcie wyruszamy na podróż. Jeszcze będę musiał tutaj coś zjeść. No właśnie, Henryk i tak tu przyjechałem trochę głodnym Henrykiem. Po drodze będziemy łapać za wszystkie garnki. A pojechać tam w stronę ledeczka i od ledeczka odbić. Ty, bo jakbyśmy przepłynęli przez wodę, to od razu na taką główną drogę wjedziemy. Ty, lepiej będzie, jak teraz koło Peszka przejadę przez most. To trochę łatwiej będę miał tam dojechać. Może jeszcze poczekajmy do... Dobra, za wolno się ładuje. Już escape'em wyjdziemy, ale jeszcze będę chciał nacisnąć klawisz T. I jeszcze przeczekać do 8, bo o 8 tam, wiecie, wszystko się aktywuje, że już jest normalny dzień. O 8 godzinie. I teraz. Chciałbym zobaczyć, czy dobrze wszystko się nagrywa, bo ja widzę, że mam taką agresywną bramkę szumu. Muszę ją wyłączyć już. Tam trochę hałas był w domu. Filtry. Wyłącz tą bramkę szumu. I ona jest w ogóle nieskonfigurowana pod ten mój nowy mikrofon. I nowy mikrofon, w sensie wiecie. Wiecie o co chodzi. Te dźwięki mi się popsuły? Nie, dobrze. Jeszcze jest wszystko w porządku. Jemy sobie z garnuszka. Bum, wychodzimy. Tu jeszcze sobie popłuczemy rączki, nie potrzebujemy. Konik, wskakujemy. Wskakujemy. I patrzcie. Zamiast kombinować, tutaj przejeżdżać gdzieś przez wodę, tędy gdzieś po lasach, to mogę tutaj przez ten most przejechać i tędy sobie normalnie tą trasą przejadę. I będzie trochę łatwiej. Dobra, zdechły konik, przejechaliśmy go naszym konikiem. I tutaj patrzcie, przez ten most jak się przejedzie, będzie bardziej tak na wprost. Nie ma tu jakiejś miseczki. Jakiegoś kotła. No i tutaj od kapliczki w lewo. Tu jest kapliczka, to od kapliczki w lewo. I za chwilę przy samym lesie będzie taki obóz drwali. Czy coś tam.
Jakieś węglarze albo drwale tam będą. Tutaj kiedyś DLC, pamiętam, było. Taki obóz z DLC-ka. Ale tutaj gram na takiej gołej wersji, bo w sumie mi tylko te misje główne interesują. Pobawić się w tego Kingdom Come'a, przypomnieć sobie i zraszować misje główne. I w sumie to przejście klasztora było bardzo wielkim zraszowaniem misji głównych. Widzicie, tu jest obóz. Czy macie gdzieś tu miseczkę do jedzenia? O, jest na środku. Siup. Ach. Napijemy się winka na lepsze trawienie. Mam winko. Dobra, piwo. Tak, na lepsze trawienie. Dziwnie. Jazda. Tutaj mogą bandyci wyskoczyć stąd. Nie wyskoczyli, dobra. W sumie tam też mogą być bandyci, gdzie taki dymek leci z tego. Na mapie... O właśnie, tutaj gdzie ten dymek jest. Jestem aktualnie gdzieś w tym miejscu, stoję. I tutaj jest taki obóz. Czasami się respią tam przeciwnicy. Ale nie mam miejsca na koniku, żeby ładować byle pierdoły. Jakiś pan idzie. Kolejny pan idzie. Tutaj pierwszy raz jestem na tych terenach. Tutaj nigdy koniem nie dojeżdżałem w te miejsce. I tu powinienem dojechać. Czy to jest jakiś punkt orientacyjny? Nie, to jest zwykły pieniek. Aktualnie jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Aha, no to tu będzie jakiś mościk i tym mościkiem tutaj pojedziemy. Już mi się nawet chmura się odsłoniła. Dobra. Mówię, super minigierka w tym Kingdom Come, na tym trudnym poziomie. Minigierką jest samo dojechanie do celu. Ciach. Koniu. Jesteśmy po drugiej stronie wody. I tu jest ścieżka prosto do bazy głównych złych. Górą czy dołem powinienem? Chyba nie ma różnicy. Dobra, dobrze jadę. Już się rzadko tędy przejeżdżałem. Na jednej tej scenie, właśnie tak jak teraz jedziemy. Raz się tylko tędy przejeżdżę. Już więcej się tu nie wraca. Gniazdo. Nie, olać to gniazdo. To będzie ono. Tu będzie ono. Ta-da-da. A tu chyba powinien wyskoczyć komunikat, że uwaga, za chwilę będzie jakiś ważny, fabularny ten punkt. I lepiej sobie zapisz grę. O, właśnie widzicie, ostrzeżenie. Wstęp do grodu. Warnik może anulować niektóre zadania, które są nadal w trakcie realizacji. Aby zamknąć, przytrzymaj escape. Znaczy, mógłbym sobie zepsuć na przykład... Czy ja bym mógł sobie zepsuć coś w tamberku? Prawdopodobnie mógłbym sobie popsuć jakieś tamberkowe questy. Ale jakie na przykład? Ja takie u tej pani takiej malady, tej takiej żonie tego takiego dziadka, co tam mieszka, jak on się nazywał, nie Bożek, tylko Dziwisz, o, w Tamberku mieszka taki dziad, co się nazywa Dziwisz i on ma taką żonę, to tam wszystkie questy porobiłem u niej, takie poboczne w Tamberku i praktycznie coś z Janem Ptaszkiem, ale z Janem Ptaszkiem też wszystko porobiłem, więc jedyny taki z takich ważniejszych rzeczy, co zostało, czego nie zrobiłem, to było takie misje dookoła Sazawy. Tutaj, że jakieś kopalnie miałem odkrywać, coś tam, tego mi się nie chciało robić. Ale to jest taki radzikowy quest, ale on chyba się nie zepsuje. Te radzikowe questy mogę sobie robić, kiedy chcę. Ptaszki latają. Dobra, to wchodzimy. Jeszcze sobie wejdźmy tam. Puk, puk. Użyj. Co chcesz? Co się tutaj dzieje? Odejść, chcę wejść. Chcę dovnitř. Jo, tak dovnitř? A heslo znasz? Pokaż specjalną kość. Jdu si zahrát. Ukaż. Jo, dobrý.
Vítej na Vraníku, bratře. Díky za milý přivítání, bratře. Kde se mám hlásit? Erik, bývá v barácích, na vršku. Na gure do Erika jdeme. Podám, ale nie zapisałem przed tym miejscem. Zbierz informacje na temat obozu i sił wroga. Zgłoś się do Erika w obozie. Dobra. Sejwik. Sznapsowy. Rum. To chyba z tego co pamiętam, to tylko taki zakrętas był, taka trasa, o właśnie taki jeden zakrętas. Tu chyba w tym obozie coś tam było, że mogłem pogadać z jakimiś ludźmi. Tu raczej są ludzie bez imion, tylko takie po prostu pan bandyta. Bandyta, rozmawiaj. Wiesz, gdzie znajdę Erykę? Widzisz ten wielki dom na kopcy? Dobra, na wzgórzu chatka, jak się masz? Skwiele. Sice jsem tu jenom pár dní, ale rozhodně si nestěžuju. Jídlo, chlast a tak. Jo, chlast. Hele, jsem tu novej. Co se tu děje? Co myslíš? Chlastáme. Co taky jinýho? Některý blázni tady pořád cvičej, ale k čemu? Chlastájou tě tutaj. Což se krojí? Víš, jestli se... Jasně. Zítra brzo ráno bude velký útok. Všichni o tom tady vědějí. Jak ses sem vůbec... Já? Ty seš tady asi z čerstva, co? Tohle je totiž můj domov. Víš? A tenhle meč je moje motyka. Taký najemník. Najemník do bicia se. Spoko. A Erik tam gdzieś mieszka, v takým domu na wzgórzu. Tu pamiętam, chyba była jakaś taka mała arena i można było z jednym bandytem porozmawiać, bo jedyny bandyta, co miał imię, to tutaj był gdzieś w tych rejonach. Zbyszek, patrzcie, ten lamus z początku gry. On mnie wtedy zdradził. Bo to on napuścił na mnie tamtych bandziorków. No to już jesteśmy... To już wdupiliśmy. Cześć, jestem Henryk. Pamiętasz mnie? Zbyszek, nie płacz. To taka fajna skrzynka, ale nie mogę jej macać. Tu gdzieś chyba ktoś będzie, z kim mogę porozmawiać. Bandyta. Nie wiem, pamiętam, że tu gdzieś chyba ktoś był do rozmowy, chyba że tam trochę dalej. O, tutaj jak ta arena? Ten chyba był do gadania. O, mistrz walki, Waniek. Trening, strzelanie z łuku. 10 poziom. Co ty gadasz, przecież jestem mistrzem strzelania z łuku, nawet 10 poziomu nie mam? O kurde, powinienem więcej popolować. Chyba z nim można było, wiecie... Trochę się bić, albo coś. Czemu Henryk w ogóle się nic nie odzywa? Powinien cały czas coś komentować, że mają takie zabudowania, takie coś. O, a ja chyba tu miałem gdzieś jakieś takie wgniecenie w murze znaleźć. O, to coś miałem chyba znaleźć. Tady ta hradba není moc wysoka. Bo tutaj takie resztki wyrzucają i tutaj będzie trzeba potem uciec stąd. Dobra. Zapomnij na to. Sakra, je ich tady nějak moc. Hádám, że ty stany wypadají draze. Rozhodně to nejsou chudáci. Žádné namioty nejsou jakýmiž dědami. Bandita. Nejenom pevný vnější hradby, ale i vnitřní. Tohle není dobrý. Podvojné mury. Zbíš informace na temat obozu. Spoko. Ten Zbyszek na nas wtedy nasłał tamtych zbójów w Sazawie i mieliśmy już dawno temu zginąć. Wtedy co nam miecz zabrali. Tutaj tarczę mam z misji głównej. Siema! Przyszedłem się zapisać, Erik. Co chcesz? Poslal mnie Kozlik. A, dalszy posyla. Ty seś ten z klasztera. Ano, pane. Takže zabil toho zradce? Ano, pane. Výborně, říkal mi o tobě a upřímně, moc jsem nevěřil, že se ti to povede. Každopádně tím líp, umíš to s mečem. Bardzo trochę wiem, znám się na rzeczy. Myslím, že umím. Jestem kozakiem. No, myslím, že nejlepší bude, když si tě trochu prověříme. A, teraz do tego mistrza walk. Jdeš za naším fechtmajstrem Vaňkem. Stačí jít dolů z kopce až k palisádě. Má stan hned vedle cvičního plácku. Dobře, pane. Się za bardzo nie nadaje do walki, bo jeżeli moim mieczem mielibyśmy walczyć,
Co chceš? To ja go, wiecie, zadźgam, zatruję go trucizną. Idź do mistrza walki. A ja czasem głodny nie jestem i... O, strawa 60. Jeszcze sobie chlapniemy jakieś... Nie mam winko? Mam winko. Bum. Chyba, że jakimiś treningowymi mieczami będziemy się bić, bo ja go rozgniotę trucizną. Jesteś fechtmajster Waniek? To sem ja. Co chcesz? Sem Indra. Erik říkal, ať mě vyzkoušíš, jak to umím s mečem. A další zelenáč. Koukám, že kozlík se nefláká. I když ty drni, co mi sem posílá, jsou dobrý tak akorát k hnoji. Hej, neznáme se mi od někud. Seš mi povědomý. Známe se ze Skalice? Neznám tě. Ne, no bo odrazu vpadněme, takže vpadka. Ne, nikdy jsem tě neviděl. Vážně? Dal bych krk na to, že tě znám. No nic, hlava už mi tolik neslouží. Měl bych míň chlastat, ale to se nestane. No, tak se podíváme, co umíš. Máš zbraň? Jestli ne, tamhle se něco válí. Jseš připravený? Zniszczę cię moim mieczem, poczekaj, wezmę sobie miecz. Daj mi ten swój miecz. Tutaj mnie wpuszczasz do tego? Nie, no gdzieś mi chyba powiedział, że mam skądś wziąć. Otwórz. Popsułem. Chyba, że tak się pobijemy. On mnie uznał, że jestem złodziejem, bo dotknąłem tutaj tych patyczków. Dobra, chodź na miecze. Tasiarzu. Ty, nie mogę go mieczem nawet dźgnąć. Jest X. Nie mogę go zabić. Dobra, mogłem się zgodzić na tą walkę. Zabij mnie, to się wczyta gra. Mogę wejść tam między ludzi, żeby mnie jak najszybciej zabili? Bo przez przypadek dotknąłem. Powiedział, weź sobie tam miecze leżą, możesz sobie brać co chcesz. A ja tak? No dobra, no to pomacałem coś tam i już jest koniec. Cześć, nobie. Zabijcie mnie. Musi się gra wczytać. Nie no, za wolni jesteście. Tak sobie po prostu wczytam. Ale to znowu będę musiał całe to miasto przebiec. Ja nie mogę. Co za fail. Dobra, jeszcze raz. Z tym już nie gadamy. Henryk idzie tutaj. A widzicie, ten lamus tam siedzi. Nejenom pevný vnější hradby, ale i vnitřní. Tady musí být velitelé. Co zjedliśmy? Będę go bił normalnie moim mieczem, jak zginie to trudno. Nie moja wina, że mam zatruty miecz. Cześć, Eryku. Co chcesz? Ciach. Znam się na rzeczy. Ciach. Dobra, zgłoś się do Eryka. Teraz trzeba tutaj przebadać. Heniu, skaczesz przez ten płotek. Co, ty przez płotek nie umiesz przeskoczyć? Tady ta hradba není moc wysoka. Tu. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Cześć, kolego. Ty jesteś fe... Nie znam cię. I tak. Możemy iść na to. No tak se ukaż, co... Sprawdźmy, na co się nadajesz. Chyba, że on po prostu mi wypożyczy ten miecz, no właśnie, na walkę. A nie, ja mam zakrwawiony, czy to jest mój miecz? Gościu! Czekaj, od dołu. No to jest mój miecz, bo mój ma takie napisy na sobie. Ciach. W buzie, bum.
A, dobra, już truciznę go pewnie zaczęła zabijać i dlatego się tak, wiecie, zresetował. Jezu, a niech to jesteś wiele lepszy niż większość tych C-Wordów. Dobra robota. Trochę sam trenował. A je to widzieć. Erikowi řeknu, co v tobě, o to se neboj. A aby si nemyslel, že starý Vaněk je už k ničemu, naučím tě jednu fintu, kterou určitě neumíš. A, to je od tebe hezké. No, přece si ji sebou nevemu do hrobu. Poslouchej, než se začneš kolem sebe vohánět, tak se musíš pořádně postavit. Pěkně do široka, takhle. Jako při raním sraní. Aha, už vím. Díky. Coś mi tam jakąś naukę przekazał. Walki, a dostanę jakiś punkcik. Wróć do Eryka. A czasem trucizna się nie zdarła z mojego mieczyka. Ty, posmarujemy na nowo chyba. Eliksir zguby. Ja muszę mieć cały czas, wiecie, wypolerowany mieczek. Nie mogę nałożyć. Trudno, musi się całe zetrzeć. Ty możesz mnie jeszcze czegoś nauczyć, oprócz strzelania z łuku? Trening? Ja tylko strzelanie z łuku. Dobra, a ja nie mogę się nauczyć tego strzelania z łuku. Ty stany wypadają drazem. Rozhodnie to nie są churacy. Są churacy, ale ludzi to idzie. Konik, ktoś przyjechał. Dobra. Puk. Nauczyłem się walczyć. Pane, mużu? Bo co de? Był sam u Fechtmeistra, jak ste říkal, a... Tak co je, zcepeněl si? Myslím, že vím, co mladýho pána zarazilo. Je překvapený, že mě tu potkal a přiznám se, že je to obou strany. Odkdy verbuješ Rackovi lidi, Eriku? Rackovi lidi? Tak, tak. A zrovna tenhle chlapec je pro něj hodně... Na počátku gry s Radzíkem vyšedl z zamku. Tohle? A i mám měč Radzíka. Nemám pravdu, mladíku? Ty svině! Už se probral. Omlouvám se za to nepohodlí, ale nechceme, aby ses ublížil. Nebo aby se, dej bože, ublížil nám. Na druhou stranu máš štěstí, chlapče. Nechám tě naživu. Tvůj otec za tebe určitě rád zaplatí tučný výkupný. Můj otec je mrtvý. Ten tvůj poskok mě ho ani nechal pohřbít. On to neví, Eriku. Nikdo mu to neřekl. Řekli to mně, cizákovi, ale jemu ne. No to mě podrž. No, chlapče, asi by ses to radši dozvěděl za jiných okolností a od někoho jinýho. Ale co se dá dělat, budu to já. Tvůj otec, tedy tvůj pravej otec, žije. A dokonce ho znáš. Je to tvůj pán. Racek Kobyla. Otázka je... Jestli mu na to... On už tam přesně do nás pověděl, synu, na takým vzgůžu. Když se k tobě nemá, ani když seš teď úplnej sirotek. Tví rodiče jsou oba dva mrtví, že jo? Myslel jsem si to. Proč se tě teda neujal? Že by se za tebe styděl? Tak si teď říkám, jestli za tebe vůbec něco zaplatí. No, nebudeme hned myslet na nejhorší. Kdyby tvůj otec nechtěl zaplatit, tak seš pro mě bezcenný. Můj otec je mrtvej! Chápu, že to tak cítíš. Kdysi jsem si prošel něčím podobným. Věřil bys tomu, že máme něco společného? No, ale dost už tlachání. Je na čase, abys mi řekl, proč jsi sem přišel. Hledal jsem otcův meč. Který mi ukradl jeden parchant. A já ho našel. Ale zajímalo by mě, kterýho otce máš na mysli, protože on je tak nějak obou. Je to jedno kterýho. Hlavně, že tě s ním jednou zabiju. Nejsiš zrovna v pozici mi takhle vyhrožovat. I když nakonec, proč ne? Pokud tvůj otec, tvůj pravý otec, zaplatí, vlastně ti sám dám šanci se o to pokusit. To je od tebe hrozně hezký. Že jo?
Racek tě rozdrtí. A já budu u toho. O tom dost pochybuju. Pokud ses při tom svým špiclováním tady dobře díval, tak víš, že tvůj otec nemá ani zlomek síly, kterou jsem dal dohromady. A teď, když je král v zajetí, tu není nikdo, kdo by svolal zemskou hotovost a přišel vám na pomoc. Ani s Hanušem a Divišem nedá tvůj otec dohromady víc, než mám já. Jediná síla téhle zemi, která by mě dokázala porazit, je Zikmund. A ten mě platí. Až vyhraje, vyhraju i já. Všechno, co teď získám, bude moje. A já plánuju získat všechno. Takže se seznám s novým pánem kraje. Někdo jako ty tu nikdy vládnout nebude. To jsi nikdy neslyšel o panu Sokolovi z Lamberka? A co Hynek, suchý čert? Přívrženci krále, co bojovali v markraběcích válkách a drancovali majetky pánů v Rakousích stejně jako já tady. Jak se říká, silnější pes mrdá. A válka je svinstvo. Válka je svinstvo. Je čas. Obávám se, že se teď musím věnovat důležitějším věcem. Nechám tě tady s Udem, aby ti dělal společnost. A v zájmu nás obou doufám, že tvůj otec zaplatí. S Bohem. Zos v pekle! Pořádně mu nalož, Udo, ať ho přejdou tyhle maníry. A my půjdeme, Riku. Máme práci. No dobra, dużo się wydarzyło. Jędro. Jędro. Slyšíš mě? Kriste, pane, ten tě teda pěkně zřídil. Na. Napíse. Myslel jsem si, že se neprobereš. Odkud znáš moje jméno? Ty mě nepoznáváš. Zbíšku? Ty skurvenej zrádče. Předhodíš mě těm svým a potom děláš, že to se nestalo? Š, tiše. Jasně, nezačali jsme tenkrát zrovna nejlíp, ale teď jsem tvoje jediná šance, jak se odsaď dostat. Tak chceš, abych ti pomohl, nebo ne? Zbyszko, 3 cytryny. Nas uratował. Co chceš? Chci tě odsud dostat. Ale jestli nechceš, tak tu klidně můžeš dál hnít a nechat se otloukat tohotovým poskokem. To jest dziwne, nie? Bo wcześniej nas zdradził i nas chciał udupić. Ale on tak się trochę rozglądał, że trochę był taki... On z tymi złymi trzyma, ten Zbyszek, ale on jest taka niemota. On się trochę ich boi tak naprawdę. I w sumie teraz tak siedzi w tym obozie, ale on jest takim najgorszym lamusem. Dlaczego chcesz mi pomóc? Chcesz mnie zrovna ty chciel odsud dostávat. Mám svý důvody. Pro tvý hezký oči to rozhodně nedělám. Budu chtít pár grošů na oplátku. Prostě si můžeme vzájemně pomoct. Proč? Protože si na mě poslal ty svý zabijácký kumpány, ty parchante, když jsem chtěl pohřbít svý rodiče. Však říkám, že jsme nezačali zrovna nejlíp. Ale mám pocit, že tohle je dobrá příležitost začít znova. Chci vědět, proč mi pomáháš. Hele, není to jedno. Řekněme, že je to trochu osobní. Já tady parku. Bojíš se přiznat pravdu? Se zbabilcem nikam nejdu. Chováš se, jako kdybys tady neležel svázaný a zmlácený. A to mně nepřijde moc moudrý. Máš dvě volby. Domluvit se, nebo tu zůstat. Tím si neudalo. I tak měl věcej punktů od něj. Dlaczego sám neučekl? Proč nezdrhneš sám? Co bych dělal? Zůstal jsem sám, nemám ani floka a jsem lapka. Jak dlouho by trvalo, než budu viset někde na stromě? Potřebuju peníze a zmizet odsud. Jak si to představuješ? No konečně se někam dostáváme. Vím, kde je místo, kudy se dá nepozorovaně dostat ven z hradiště. Rozvážu tě a bude jen na tobě, jak se tam dostaneš. Teď by to neměl být problém. Počkám na tebe venku. Ty pak jenom řekneš svýmu otci, že jsem ti pomohl, takže mě nepověsej. No a zaplatíte mi něco málo za tady to riziko. Riziko? Já riskuju mnohem víc než ty.
Co si myslíš, že se stane, když chytějí tebe, za který ho chtějí výkupný? Tebe v nejhorším případě znova zavřou. A co se asi tak jako stane mně, který tě měl hlídat a zradil? Za mě výkupný nikdo platit nebude, kamaráde. A co moje věci? Věci máš u Erika. Je sebevražda se tam zkoušet dostat. Rozluč se s nima. Bezvadný. To mám jako zdrhat takhle, jak jsem? Bylo by asi lepší, kdybys měl něco na sebe, abys tady zapadl, to je pravda. Ale já ti pro nic skočit nemůžu. Mám tě hlídat. Takže až odsud budu mizet, budu se muset vyhejbat ostatním stejně jako ty. To mě zostaw mě v spokoju. Pamiętam, że współpracowałem z nim chyba, a na koniec go zabiłem, więc teraz go puścimy wolno. No tak, bo on nam pomaga, bo już wie, że za chwilę przyjedzie Razik rozdupić cały ten obóz i jemu się pewnie, wiecie, zginie ze wszystkimi tymi bandziorkami, więc już woli, wiecie, tam trochę tak jakby grać na dwa fortepiany, niby jest z tamtymi, ale tak naprawdę pod Razika podchodzi. Dobra. No dobrze, zmizimy. Teď mě rozbaš. Damy mu pełne takie, wiecie, uvolnění. Máte slovo, že se za mě přimluvíš u Racka a pustíš nějaký groš? Máš mý slovo. Co teď? Dobře, tvý slovo mi bude muset stačit. Tak poslouchej, našel jsem místo, kudy se dá snadno zmizet. Dole v táboře nad svahem nad Sázavou se přes hradby vyhazuje odpad. Ta kupa bordelu, co už tam je, sahá skoro na vrchol palisády. Stačí přeskočit. Spadnem do měkkýho, i když smradlavýho, a mizíme odsud. To je fakt paráda. Nic víc? No, nejdřív se tam budeme muset oba dostat. Mě nikdo nesmí vidět, protože tě mám hlídat. A tebe taky ne. Asi víš proč. Takže to budeme muset vzít ve stínu a vyhnout se lidem. Já půjdu první. Venku před stodolou by nikdo neměl bejt. Až budeš venku, vem to doleva podíl hradeb. Jsou tam všude skály. Tak se hlavně nezabij. Budu na tebe čekat kus od tábora. Je tam uschlej strom mezi cestou a potokem. Zlom vás. Dobra. To bylo na tyle. Na razie pomáhá do następnego. Następnym odcinku będzie tajna skradanka. Musimy odzyskać swoje rzeczy. Taki dokument muszę znaleźć. Znowu dalej nie umiemy czytać. Ja specjalnie musiałem tak przejść to ten klasztor i go skipnąć, bo ja naprawdę nie chciałem się nauczyć czytać. Kiedyś jak już wrócimy i będę Henrykiem bohaterem i wrócę do Sazawy, to już nikt nie będzie miał mi za złe, że tam zamordowałem ludzi i mi więzienie grozi. Chyba ja nawet fabule, z tego co pamiętam, chyba nawet nie będę musiał wracać do Sazawy. A nie, będę musiał wracać do Sazawy. Tak, coś tam sobie przypominam. No nic, to by było na tyle, na razie pomaga. To tak to musi być, bez klasztoru, musi być bez czytania. Ale ciekawe, bo teraz za chwilę będziemy mieli taki wątek z czytaniem, bo tam będziemy mieli jakąś karteczkę. Ale nie, bo to chyba... No dobra, zobaczymy. Na razie pomaga, do następnego. Chcę to zrobić bez nauki czytania do samego końca. No i zobaczymy, czy się w ogóle udał ten cały filmik. Kurczę, no bo... Mówię, ja tam przez środek filmiku włączyłem coś tam w tym, w takie stare ustawienia mikrofonu i możliwe, że mnie za bardzo nie było słychać gdzieś tam w środku gry. Oby nie było za bardzo zniszczone. Dobra, na razie. Do następnego.